Cześć, witajcie tutaj, Polentan z kolejnym materiałem na moim kanale. Dzisiaj wam przedstawię, jak rozpoznać królową mrówek i gdzie ich szukać, w jakich porach i w ogóle, więc bardzo serdecznie zapraszam. Więc jakby już przychodzę wam z pomocą, jak możecie rozpoznać takie oto królowe. Po pierwsze, musi mieć większe odwłoki i być po prostu też w miarę większa od typowej robotnicy. Jeżeli widzicie masę biegających mrówek, to po prostu wiedzcie, że to są robotnice normalnie w świecie. I nie ma sensu ich po prostu łapać. Królowe charakteryzują się tym, że mają większy odwłok i większy tłów. Większy odwłok dlatego, że odbyły lot godowy i są wypełnione, mają wypełnioną tą spermatekę i zarazem po prostu też są bardzo napełnione tym białkiem, żeby móc później składać jajeczka i tak dalej. Zarazem mają większy tłów, dlatego że mają tam mięśnie, skrzydeł i też mają po prostu blizny z tych oto skrzydeł, bo je później odrywają sobie takim słynnym ruchem, że łapią za skrzydło i wyłamują. Więc jeżeli widzicie królową ze skrzydłami, nie łapcie jej od razu, tylko obserwujcie, chyba że biegnie po drzewie, to jestem w stanie zrozumieć. Ale najczęściej nie łapcie jej od razu, tylko poobserwujcie jej zachowania, czy ona nie robi takiego odruchu, że wiecie, jej skrzydła przeszkadzają lub też czy nie szuka jakichś kryjówek, a nie, że wiecie, po chwili ona szykuje się do lotu i de facto latuje, więc nie róbcie tego, że łapiecie jej od razu. Ja na przykład mam taki przykład, że dzisiaj, kiedy nagrałem ten materiał, wleciała mi do chaty mrówka Lasius Burneus. I powiem wam szczerze, na początku myślałem, że wiecie, nie jest zaplemniona i tak dalej. Ostatecznie okazało się, że jest, bo dzisiaj wieczorem patrzę, już złożyła swój pierwszy pakiet jaj, więc jestem mega zadowolony. I zarazem skrzydeł nie zrzuciła, więc jest jakby ewenementem w skali ogółu, bo najczęściej zrzucają. Więc tak to oto się prezentuje. Zarazem też oczywiście w głównej mierze mrówki, takie jak Lasius Burneus, musimy szukać wokół drzew i tak dalej, bo też będą pewnie pytania, jak to wygląda. Mi osobiście Lasius Burneus dzisiaj jakiś czas temu rzuciła po prostu skrzydło na twarz z 3 metrów i takie, wiecie, jać się nie dam. Ja wtedy tylko takie dzięki. Ale tak są moje relacje z aktualną rójką, naprawdę źle idzie i smutno mi jest z tego powodu. No ale dobra, zarazem w jakich porach i gdzie szukać mrówek, bo w sumie się tak zapętliłem w moje te historie i tak dalej. Ogólnie najlepiej szukać mrówek z kalendarzem rójkowym, czyli to się prezentuje tak, że patrzymy na kalendarz rójkowy, patrzymy na pogodę i mniej więcej musimy sami ocenić, czy opłaca nam się chodzić na te mrówcze spacery, czy też nie. I zarazem w jakich porach trzeba chodzić na mrówcze spacery. Oczywiście ja mam taki swój czas, że między 8 a 11 jest ten czas, kiedy z rana mrówki uprawiają rójkę i później około 15 do godziny 19 spotkałem mrówki rójkowe najczęściej czy tam w lasach, czy gdzieś tam chodząc sobie spacerując. Między godziną 12 a 14 po prostu tak parzy słońce, że mrówki swoje odpuszczają jakiekolwiek ruchy. Czasami też 11 potrafię już sobie odpuścić, więc tak wiecie, od 8 do 10 różnie to bywa, więc mówię, to zależy wszystko od naszej okolicy, jakie mrówki występują i tak dalej. I oczywiście mam nadzieję, że ten materiał w jakiś sposób wam pomógł i że pomógł wam rozwinąć skrzydła i pozwolić po prostu nabrać tej pewności, bo nie wstawiajcie postów, jeżeli macie pewność, że to jest królowa i nie potrzebujecie oznaczenia, tylko potrzebuję potwierdzić, że to jest mrówka na pewno królowa. No, masz Google'a i wpisz sobie. Zostawiam też, jak standardowo robię to przy takich materiałach, w sumie macie tutaj stronę, gdzie możecie sobie obczaić, jaka to jest królowa. I też daję drugą stronę, której możecie sobie zobaczyć po prostu kalendarz rójek i dam wam też stronę, gdzie macie po prostu większe, takie bardziej wartościowe opisy mrówek. Twórca z pierwszej strony, nie obrażaj się, bo jakby więcej źródeł, więcej przyjemności. I też bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bo udało nam się przekroczyć 1000 subskrypcji na kanale, jest mi bardzo miło i 9 będę kończyć konkurs i chyba 10 ukaże się film czerwca, więc 9 po prostu te osoby, które wygrają, wy oczekujcie, po prostu patrzcie na YouTube, czy nie pojawiło wam się, wiecie, komentarz ode mnie, bo będę prosić o maile, żeby się skontaktować z wami i tak dalej. I na grupie wybija prawie 300 osób, więc jest mi bardzo miło i w ogóle na moim fanpage'u też się zebrało 100 osób, więc kurde, jesteście nieziemscy, więc pamiętajcie dołączyć do naszej mrówczej rodziny i to jest tyle ode mnie. A jeszcze zapowiem, w sumie chyba w sobotę spróbuję zebrać trochę dla siebie czasu i zrobimy sobie taki mrówczy live standardowy, gdzie obejrzymy sobie
filmy legendarne z Tube, bo nigdy ich nie oglądałem, o mrówkach, a chętnie się pośmieję i zarazem wiecie, zróbmy tak z humorkiem, to mój 1000 subskrypcji, więc zapraszam was w sobotę, tak chyba około 18, więc na razie, cześć, do następnego materiału!